Witajcie moi kochani, tutaj Monika i kanał Perfumowy Orient Express. Chodzę od godziny i staram się znaleźć miejsce w mojej miejscowości, gdzie mieszkam, znaleźć takie miejsce, aby nagrać dla Was nowy film. Byłam już tam na górze, ale wszędzie wieje, wiecie, wieje. I tam, gdzie jest ładny widok, zaraz Wam pokażę ten ładny widok. Tam, gdzie jest ładny widok, tam jest ryzyko, że flaszeczka z perfumami mi po prostu będzie strącona przez wiatr, włosy w nieładzie. I obawiam się po prostu wystawiać tę flaszkę, tym bardziej, że jest to unikat. Wystawiać ją gdzieś, wiecie, w takim właśnie terenie wietrznym. Także widzicie, no chciałam dla Was nagrać film w takim pięknym zakątku, zaraz Wam pokażę ten zakątek, ale niestety jest to zbyt duże ryzyko. A ta recenzja musi być... W tej recenzji musi być wyeksponowana buteleczka, bo jest bardzo niezwykła, o niezwykłym też kolorze. Także pomyślałam, że może nagram dla Was taki film właściwie spontaniczny. Zaraz wymyślę temat tego filmu. Przy okazji zrobimy sobie taki spacerek, a po prostu recenzję zapachu Guerlaine'a nagram jednak z domu, w bezpiecznych warunkach. Tak, tutaj byłam, próbowałam tutaj nagrać dla Was film, ale niestety... I na dole, i na górze jest po prostu zbyt wietrznie i trochę zbyt niebezpiecznie. Także zostawmy w spokoju tutaj ludzi odpoczywających. I pójdziemy w stronę mojego domu. No i żeby już wykorzystać to, że tutaj przyszłam, bo jest ładna pogoda, to może porozmawiamy sobie o kolorach w perfumach. Ale zanim zacznę o tym opowiadać, to jeszcze chciałabym odnieść się do jednego z komentarzy pod moim ostatnim filmem o zachowywaniu młodości. Był to dialog i komentarz do filmu Ani z kanału Anecznik. Ania przedstawiła swoją filozofię zachowywania młodości, zdrowia, dbania o siebie, a ja nagrałam taki film, który gdzieś tam eksponuje moją filozofię zachowania zdrowia, urody i życia w radości, że tak powiem. I pojawił się tam jeden komentarz, który mnie bardzo rozbawił, bo właściwie jest to chyba komplement, chociaż takowym miał nie być. Już tutaj zaraz Wam powiem. Otóż pewna pani napisała: Moniko, jesteś mądrą, piękną kobietą, nie używaj botoksu, zachowaj naturalność. I to bardzo mnie rozśmieszyło, bo pozdrawiam panią bardzo serdecznie, dlatego że ja nie używam botoksu i nigdy nie używałam. Po pierwsze, bardzo boję się zastrzyków, panicznie boję się igieł od zawsze, a po drugie, właśnie nie jest to w zgodzie z moją filozofią, bo szukam takich metod, aby zachować młodość w miarę sprężystą cerę na twarzy, na ciele, poprzez naturalne metody. Właśnie kremy z różą, olej kokosowy, olejki w ogóle, masaże, sen przede wszystkim, nawadnianie i tak dalej, i tak dalej. Także naprawdę nie używam botoksu, staram się żyć zdrowo. Nie twierdzę, że botoks jest zły, ale mam pośród swoich znajomych kobietę, która ostrzyknęła sobie okolice oczu i później niestety pojawiły się problemy, takie zawroty głowy, problemy neurologiczne, jakiś nerw widocznie został naruszony. Także ta historia też dała mi do myślenia, że jednak to nie do końca jest bezpieczne. No oczywiście, tak jak mówię, ja nie jestem przeciwnikiem botoksu, wręcz przeciwnie. Nawet myślałam o tym, żeby sobie coś tam wygładzić, te wiecie, te kurzołapki pod oczami, ale nie zdecydowałam się i się raczej nie zdecyduję. Także nie jest tak źle. Pozdrawiam panią jeszcze raz serdecznie. Więcej zaufania. Więcej zaufania do ludzi, tak? Jeżeli ktoś mówi, że żyje w sposób naturalny, nie pije, nie pali, jest wegetarianką od 14 roku życia, tak jak mówię o sobie oczywiście, no to chyba można mi zaufać. Dobrze, pozdrawiam tak czy inaczej panią serdecznie. No i tutaj, kochani, spacerujemy sobie dalej. Piękne widoczki. To jest taka mała miejscowość w Anglii, wypoczynkowa miejscowość, wakacyjna, wypoczynkowa.
Nie ma tu zbyt wielu atrakcji, oprócz oczywiście morza. Nie ma tutaj zbyt wielu atrakcji. Najbliższe duże miasto to Exeter, a dalej to... Ojejku, kolejne miasto, w którym byłam i zapomniałam, jak się nazywa. Duże miasto... Zaraz sobie przypomnę nazwę. W każdym razie największe miasto tutaj w okolicach to jest Exeter, miasto uniwersyteckie. A tak jak tutaj widzicie, no kawiarnie, fish and chips, piwo, lody, można sobie popłynąć stateczkiem gdzieś. Okej, to już wracamy do tematu perfumowego, bo po to no, z pewnością włączyliście ten film, aby posłuchać o perfumach. A przy okazji sobie robimy taki spacerek. Tak. Jest wietrznie, naprawdę jest wietrznie. Także o zapachu Garlena Unikacie z 2001 roku opowiem Wam w kolejnym filmie, gdy wrócę już do domu. A teraz może sobie porozmawiamy o kolorach w perfumach. O kolorach. Kolory to jest bardzo ciekawa sprawa, bo ponoć kolory wpływają energetycznie nawet na osoby niewidome. Czyli kolor niesie jakąś energię, tak? Nie wiem, czy wiecie, że dziecko w brzuchu u mamy podobno widzi głównie barwę pomarańczową, taką ciepłą, właściwie morelowo-pomarańczową. Jest to kolor, który kojarzy się większości ludzi bardzo pozytywnie. No ale teraz już wróćmy do perfum. Ja Wam pokażę taki ładny hotel. Tak. Okej. Jak to jest z tymi kolorami w perfumach? Zwykle kolor butelki perfum zgadza się z zawartością, tak? Jest to tożsame, czyli na przykład zapachy w przezroczystych butelkach, ale takich w kolorze szkła, w takich zwykłych, że tak powiem, butelkach przezroczystych, zwykle zwiastują perfumy świeże, delikatne, dosyć naturalne. I zwykle są to perfumy dosyć lekkie, wody toaletowe, mają taką po prostu barwę, butelki mają barwę zwykłego szkła, tak? Natomiast bywają też butelki białe, ale mleczne, jak na przykład Narciso Rodriguez Poudre albo Narciso Rodriguez Narciso, białe mleczne albo właśnie w kolorze pudru. I wtedy już możemy mieć podejrzenie, że takie zapachy białe w mlecznych flakonach są bardziej intensywne, nieco piżmowe, mogą też być bawełniane, tak, właśnie z pudrem, z bawełną, z fiołkiem często. Natomiast też niektóre flakony nieco wprowadzają w błąd, na przykład Clinique Aromatics Elixir White. Jest to flakon całkowicie biały, mleczny, tak jak ten samochód. I te perfumy, zresztą o nich się też mało mówi, one są bardzo zbliżone do Portrait of Lady. Tak, w swoim klimacie. I jest to taka mocno buduarowa, lekko retro róża. Piękna, intensywna. Przełamana nutami, jak pamiętam, i drzewnymi, i nieco przyprawowymi. Taki przynajmniej wydźwięk ten zapach miał na mojej skórze. Także czasami ta biel może mylić, ale zwykle jednak biały flakon kojarzy się z niewinnością, czystością, świeżością. Natomiast flakony przezroczyste, ale w takim złotym, jakby w takiej złotej poświacie, jak choćby J'adore, czy Allure, czy na przykład Dahlia Divine Givenchy, dobrze mówię? Tak. Dahlia Divine, to te perfumy zwykle w takich w butelkach przezroczystych, ale ze złotą poświatą, one zwykle
opowiadają nam o zapachu wieczorowym, cielesnym, takim cielistym, cielesnym, który rozpływa się po skórze, a jednocześnie jest bardzo elegancki. Też na przykład Aura Loewe, to też jest tego rodzaju flakon. Przezroczysty, ale z taką złotawą poświatą. Ja lubię, to jest chyba mój ulubiony kolor flakonu. Właśnie taki przezroczysty, ale z taką, jakby wiecie, złotą poświatą. Ja po prostu lubię perfumy, które są stricte kobiece i jednocześnie eleganckie, zmysłowe, intensywne i tak rozpływają się po skórze. A ta złota poświata w flakonie, ona mi daje nadzieję, że zapach właśnie będzie taki. I teraz zrobię jeszcze aktualizację do tematu J'adore, bo kiedyś nagrałam film o J'adore, że uważam, że jest to zapach nieudany, płaski, nieciekawy. Natomiast ostatnio w jakiejś perfumerii była wyprzedaż i była wersja J'adore L'Or, czyli właśnie płynne złoto, tak? I muszę wam powiedzieć, że to ta wersja, bodajże tam jest labdanum i jest też fasola tonka, ta wersja L'Or to jest bardzo piękna wersja J'adore, właściwie chyba jedyna, która mi się podoba. I właśnie jest porównywana do też zapachu, o którym się mało mówi, czyli Dahlia Divine Givenchy. Można powiedzieć, że takie właśnie czyste złoto, złoto, które się rozpływa po skórze, zapach nieco biżuteryjny, elegancki, do wyjścia. Podejdziemy sobie tutaj do plaży, żeby pokazać. Tutaj właśnie najczęściej przychodzę. Jest to około 7 minut od domu, mam taką plażę. Tak to wygląda, kochani. Lodów nie jem. W zeszłym roku jeszcze kupowałam lody, teraz już nie. Jesteśmy na diecie, unikamy cukru. Okej, idźmy dalej. Jaki teraz kolor? Kolor czarny. Kolor czarny zdarza się, że wprowadza w błąd, bo na przykład czarna Alaya to jest zapach wieczny, powietrzny, z akcentami górskiego powietrza, z akcentami fiołka, róży, skóry. Więc powiedzmy, że ten akcent skórzany, tutaj można zrozumieć, że Alaya to jest czarny flakon, aczkolwiek czerń mnie kojarzy się już naprawdę z czymś takim mocno, mocno mrocznym, bardzo zmysłowym, wyjątkowo wieczorowym. Więc na przykład Bulgari Jasmine Noir w czarnym flakonie, pięknym, biżuteryjnym, to jednak nie ma tej intensywności. Te perfumy nie mają takiej intensywności, aby je po prostu wyprodukować w czarnym flakonie, tak? Więc czasami te kolory jednak się nie zgadzają do końca. Kolory z kolei właśnie, weźmy teraz może czerwień, weźmy na tapet czerwień. Czerwień też bywa przekłamywana, aczkolwiek często można się spodziewać w czerwonym flakonie zapachu albo landrynkowego, albo owocowego, albo różanego. I tutaj mamy na przykład Narciso Rodriguez Róż, zapach z suchym drewienkiem, z różą. Ale też na przykład Samsarę. I tutaj Samsara jest dla mnie takim idealnym przykładem zapachu, flakonu, który pasuje do zapachu, bo mamy właśnie tam i owoce, i piękne drzewo sandałowe, i akordy właśnie takiego orientalnego pałacu. A jak wiemy, orientalne pałace to jest kolor złoty i to jest kolor czerwony. Także tutaj mi się wszystko zgadza. Ja dzisiaj będę wam później opowiadać o kolorze fioletowym, właściwie purpurowym. To jest specyficzny kolor z czym nam się kojarzy fiolet? Oprócz oczywiście typowego skojarzenia z kwiatuszkiem, takim jak fiołek czy jak irys. Fiolet może się kojarzyć właśnie z wyobraźnią, z fantazją, ze snami, z czymś onirycznym, z czymś takim nierzeczywistym.
I rzeczywiście tutaj twórcy perfum zwykle dobrze interpretują fiolet, jeśli chodzi o perfumy. Mamy chociażby Del Pozo Halloween, fioletowy flakon z akcentami srebra i tam rzeczywiście zapach jest absolutnie oderwany od życia, od rzeczywistości. Jest taki bardzo oniryczny, taki kadzidlany, to jest taki kadzidlany fiołek, oderwany od życia, tak? Natomiast no, mój ukochany zapach jest w fioletowym kolorze, czyli Sensus Noir. I to jest, taki ciemny fiolet. I ten zapach z kolei kojarzy mi się z taką zmysłową podróżą do ciemnego lasu. Więc równie dobrze mógłby mieć kolor taki ciemnozielony, szmaragdowy. Ten mój ukochany Sensus Noir, tak? Ale jest fioletowy i bardzo mi się to podoba. I dzisiaj również opowiem Wam o zapachu w butelce koloru fioletowego, ale to później. A wracając do Sensus Noir, to jego pierwowzór, czyli Sensus. Estée Lauder również ma taki flakon w kolorze właściwie różowego złota i pewnej cielesności. I tam mamy właśnie akordy drzewa sandałowego, akordy magnolii, akordy nieco mleczne, nawet fizjologiczne. Zatem Sensus też bardzo dobrze jest, aura tego zapachu doskonale stapia się z flakonem. Tutaj już zacznie się troszeczkę będzie hałas prawdopodobnie. Ludzie w Anglii generalnie zachowują się głośno, niezależnie od pory dnia i nocy. Także czarne flakony często przekłamują nam zapach, niestety, a powinny być mocno intensywne, mocno wieczorowe, mroczne również, oczywiście, jak najbardziej. O jakim kolorze jeszcze nie powiedziałam? No właśnie, oczywiście, zielony. Idealnym odcieniem zieleni dla mnie, idealnym flakonem, który idealnie pokazuje naturę zapachu, zielonego, to są oczywiście ogródki nilowe Hermé, jak najbardziej, ale też na przykład zapach wycofany Cacharel Eden Lo. To jest taka piękna, jasna zieleń i flakon jest dosyć przezroczysty i zapach jest taki właśnie niczym wizyta w Edenie, ale w takim rajskim, powiedzmy, basenie, czy w jakiejś fontannie, może bardziej, kąpiel w fontannie, to jest Eden Lo Cacharel, natomiast Eden klasyczny, w takim troszeczkę flakonie Art Deco, również dobrze oddaje charakter zapachu, zapach totalnie oryginalny, który naprawdę jest bardzo charakterystyczny. Mówiłam ostatnio mojej siostrze, tutaj hotele się budują, mówiłam ostatnio mojej siostrze, że mam 4 takie zapachy, które zawsze i wszędzie rozpoznam w otoczeniu, na przykład w sklepie, gdy jestem. Po pierwsze to Coco Mademoiselle Chanel, po drugie to Eden Cacharel, zawsze go wyczuję, po trzecie to Angel i po czwarte to Alien. To są zapachy, no, które też królują w rankingach projekcji najlepszej, w rankingach trwałości, chociaż w przypadku Chanel to się zmienia. Natomiast te zapachy ja zawsze i wszędzie rozpoznam. To są bardzo charakterystyczne perfumy. Kochani, więcej o tych kolorach opowiem przy recenzji tego unikatu Guerlaina, która ukaże się prawdopodobnie dzisiaj i będzie to kolor fioletowy. Zapach mało znany. Ja, szczerze mówiąc, nie miałam o nim pojęcia. Mimo, że jestem miłośniczką marki Guerlain, nie miałam pojęcia, że ten zapach w ogóle istniał, że w ogóle się ukazał. Więc była to taka efemeryda. Ukazał się na chwilkę i zniknął niestety. Także zapraszam Was niedługo na tą recenzję. Żegnam się z Wami. Może skorzystam jeszcze z tej huśtawki, bo fajnie tak jest czasami się położyć i popatrzeć w niebo. Powrót do dzieciństwa, moi drodzy. A może zrobię to z Wami. Pytanie, czy się nie przewrócę. Może to się uda. Dajcie mi chwilkę. Monika będzie się wygłupiać troszeczkę. Cześć.
Czemu nie? Czemu nie? Pobujajmy się razem, moi drodzy. Ojajaj. Okej. Pobujajmy się razem. Trochę relaksu. Czemu nie? Jakie to jest miłe. Ten powrót do dzieciństwa. Polecam Wam również czasami tego typu relaksik. Kochani, mam nadzieję, że ten spacerek Wam się podobał. Film bez scenariusza. No czasami takie się również na tym kanale będą zdarzać. Choć wolę te ze scenariuszem. Ale dzisiaj po prostu wykorzystuję tę piękną pogodę. No i taki temat wybrałam na spontanie. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i zapraszam na kolejne filmy.